Numer 19 kapitan drużyny Daniel Sejba. Piotr Adamowski numer 4. Miłosz Kroczewski 9. A jak to ma 10. 11 kapitan 13. Paku numer 13. Paku numer 16. Paku numer 20. Piotr Wojtko. Numer drużyny jest pan Sławoj Szulczy. Niedźwiecki.
Przerywał kontratak Pawełny, stał z nimi krótko wolny z numerem 9, Bartłomiej i Józefowicz. Thank you.
Marcin Gdyń. Thank you.
7 graczy Sokoła, więc wygrywała 13, Bartłomiej i Gubera. 1,4 sekundy do zakończenia pierwszej partii. W 10 minutach na tablicy wynikowej widnieje 15 do 18 dla MKS-u w Sokół. Bardzo więcej.
Piotr Wojciech. Thank you.
Zapraszam dla zespołu MKS Sokół, albo więcej. Osoby z pomarańczowymi piłkami do konkursu w szóstej transie. Zapraszam jeszcze uczestników podium. Nagrody pocieszenia.
I przypominam, że nagroda wysokości 1000 zł przechodzi na kolejne spotkanie Kultu Kalauszy. Wracamy już do spotkania 39 do 33. 6-punktowe prowadzenie. No przyszła. Przemienienie ofensywne zawodnika Górnika Łomżyc numer 14 Piotra Niemczyckiego.
Maciocha, Wojny Rajka, Korzut Wolny. Dla zawodnika Górnika Transylu TWS Mazgut Wałbrzy. Dwa rzuty wolne, Piotr Niedźwiecki.
Polowa koszykarz Górnika z numerem 9 Bartłomiej Józefowicz.
przewinienie niesportowe dla zawodnika RKS Sokół Marko-Wolskiego numer 14 Michała Łabuki. Pasek wolny, piłka przedłużenia linii środkowej dla Górnika Wałbrzych.
Oliver Koszyka, Sokoła Barwonący, numer 10 w tej chwili. Warzuty wolne, Marcin Rzeszowski. Thank you.
sztywny Daniel Sejmy. Rzuty wolne, Rafał Glapiński.